Witam wszystkich serdecznie na naszych śniadaniach z programowaniem. Dzisiaj mamy edycję backendową. W składzie ja, Tomasz Gański. Cześć, witajcie, Marcin Kwiatkowski, Tech Lead z Just Join IT. No ja też Just Join IT, więc tak się dobraliśmy. Belgia wprowadza 4-dniowy tydzień pracy. Dla programistów? Nie wiem. Nie, w ogóle. Ale co ciekawe jest, słuchaj, jest prawo do ignorowania wiadomości od szefa po godzinach pracy. A co o tym słyszałem kiedyś? To jest ciekawe w ogóle, wiesz? Ale teraz tak, o co chodzi z tym 4-dniowym dniem, żeby to też było jasne. Mhm. Ogólnie rzecz biorąc, na razie Belgowie pracują 38 godzin. Mniej niż w Polsce, a nie? Czy nie, nie 40. A czy, oni pracują 38 w 5 dni? Tak, 38 w 5 dni. Teraz? Tak. Mhm. I istnieje możliwość, aby skrócić piątek, ale na takiej zasadzie, że na pozostałe dni wtedy masz dłużej. Czyli okay. Wciąż tak jakby jest 38. No, suma ma się zgadzać. Suma spoko, powinna się zgadzać, ale masz prawo do tego, żeby pracować właśnie te 4 dni. Oczywiście tam jest pewnie kwestia, wiesz, ustaleń między ludźmi, kto, mhm, kiedy, co i tak dalej. A masz prawo. Ale masz prawnie prawo, możesz żądać, a jak nie zgłosić ich do urzędu i tam inspekcji pracy, że ci nie pozwolili, tak? No nie wiem, no pewnie tak to się skończy, nie? Ale wiesz co, ten w ogóle ten trend 4-dniowego dnia dużo pracy. Dużo o tym gadamy. O rety, wiesz co, to się pojawia z tylu stron, że ja jestem w ogóle w szoku, że faktycznie ludzie o tym mówią, ale to wszystko musi mieć ręce i nogi, bo da radę pracować dobrze przez 4 dni, tak samo wydajnie jak w ciągu 5, ale nie może być sytuacji, że wiesz, no czasami jest tak, że po prostu ten czas nam przez ręce przepływa, wiesz. Mhm. Robimy nieefektywnie, wykonujemy nieefektywnie zadania, siedzimy na jakichś bezsensownych spotkaniach, które, wiesz, nie potrzebują takiego grona odbiorców i tak dalej, nie? No i... A, jeszcze jest jeden disclaimer, nazwijmy to, że to prawo ma dotyczyć firm zatrudniających powyżej 20 osób. Aha. Czyli pewnie od tych większych tam gdzieś, znaczy pięknie, no 20 osób to wcale nie są aż takie to wielkie nie firmy, to duży. Jest malutka firma, nie? Średnia Ale firma. Wiesz, no sam fakt, że jednak ten trend gdzieś tam się pojawia. Nie, ten trend, raczej to jest ciekawe, bo jakieś trendy, nazwijmy to w Big Techu, okej, okay, ale tu już mamy prawne rozwiązanie do tego, więc to no. Już... To już nie prawo jest tyle... zawsze jest kilka lat jakby za, więc to widać, że to idzie w tą stronę bardzo mocno. No jestem ciekawy, bo przekładając to na takie kraje jak nasza Polska, gdzie my tu dużo pracujemy, to trochę brzmi jak abstrakcja. Znaczy ja wiem, jakie by były u nas rozwiązania, nie? Znaczy tak czuję, że nawet jeżeli któraś firma by pozwoliła na 4-dniowy dzień pracy... To 40 godzin, tak. Albo 40 godzin, czyli po 10 dziennie, no. Czyli w praktyce nie jesteś w stanie efektywnie pracować po 10 godzin Ale dziennie. Robisz to po godziny. Słucham? Robisz to po godziny. No dokładnie tak. Albo jest taki myk, że po prostu, nie wiem, wypłata to jest 4/5 i wtedy jest ten... A, bo o tym nie powiedzieliśmy. Myślisz, że w Belgii to będzie związane z... Nie będzie z tego, redukcją pensji? Z tego, co pamiętam z artykułu, to nie. No, a to fajne. Ale ja, wiesz, no, mówię o bardziej sytuacji w Polsce, nie? Mhm. I teraz pytanie też, czy ludzie są na to gotowi, nie? Bo nie, bardzo, słuchaj, wśród moich znajomych bardzo dużo osób i tak pracuje po godzinach. Nieważne, czy dla firmy tak jakby głównej, czy gdzieś tam, wiesz... W Jarzonie? Nieważne. Pomijmy, ale ten. Chodzi o to, że ludzie często mają jakieś swoje projekciki. Nie? Wiesz, gdzieś tam pracują albo dla siebie, albo dla kogoś. I to jest, wiesz, tak, nawet z kumplami gdzieś tam gadam, to widać, że jest taki trend, że ludzie jednak coś robią. Dla nie? mnie to jest jak zawsze kwestia wyboru. Tak, tak. Ja mówię, że to jest wybór, nie must, że musisz. Więc tutaj tylko też. Wybór, nie? I teraz wiesz, jak na przykład tą mentalność trochę przełożyć na. To ja ci wtedy zadam inne pytanie, jeżeli to jest kwestia wyboru. W Just Join IT możesz pracować 4 dni, ale 20% dni pensji dostaniesz. Bierzesz to czy nie? Nie. A widzisz. Ja bym brał akurat, bo bardziej chcę mieć trochę wolnego, ale... A czy wiesz co? Czekaj. Zaczynasz. Czekaj, liczę. Liczysz, bo w ten piątek mógłbyś popracować na czym innym, tak? Na przykład. Okej, tak myślałem. Myślałbym to bardzo mocno przekalkulować, nie? Nie. Ale wiesz co? Dobra, porozmawiamy. Dobra, i później. Bo Stack Overflow poleci, nie? Dobra.
Dobrze, ja tylko może powiem, że ja pracowałem 4 dni w innej firmie, gdzie ja podjąłem taką decyzję, gdzie zarabiałem mniej, bo miałem stawkę godzinową i wiadomo, wyrabiałem 32 godziny. Ja uważam, że, znaczy, ja byłem wtedy tak sfokusowany, ale też byłem młody, silny, wiesz, jarało mnie wszystko i tak dalej, więc ja jak wchodziłem, to 8 godzin nie odchodziłem od komputera. 8 godzin klikałem. Wiadomo, kawka, coś tam, toaleta, to było ok, ale ja 8 godzin pisałem kod. Tak, jakie to było? Już parę ładnych lat temu, nie? No, tam... Era Slacków, czy jeszcze nie? 7 lat temu. To jeszcze tak Slacki nie były. Dopiero wprowadzaliśmy Slacka. No, okay. Ale to było... A inni oglądali YouTube'a. Ja wiedziałem, że oni oglądają YouTube'a, jeszcze coś odpalili. A w ogóle to jest taka strata czasu, jak ludzie YouTube'a oglądają, nie? No i niszczy według mnie atmosferę w zespole, ale to inna sprawa. W każdym razie, ja w 4 dni robiłem tyle, co oni w 5. No, spokojnie, jestem w stanie. I to jest spoko, nie? Bo jeżeli jesteś w stanie... A wiesz co, czasami jest tak, że ja też mam na przykład jakieś takie bloki czasu, gdzie fakt... Tylko, no właśnie, widzisz... Dlatego ja się pytam o tą, wiesz, erę Slacka, nie? Bo ja mam wrażenie, że jak mamy te, wiesz, komunikatory, pracę w zespole, ja na przykład widzę, że jest duży problem, żeby na przykład znaleźć, wiesz, takie bloki czasu 2-3 godziny, to już w ogóle rzadko kiedy się uda, bo tak naprawdę ciągle musisz być w kontakcie z innymi, bo ktoś coś może od ciebie potrzebować i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że kiedyś było prościej po prostu się sfokusować mocniej na konkretnym zadaniu. Albo było inaczej, nie? Pracowałeś sam w takim sensie, że nie wiem, nie miałeś odpowiedzialności, że nie wiem, no, jakiejś takiej, wiesz, zespołowej na przykład, tylko bardziej zadaniową. Masz swoje zadanie, dowodzisz, nie? Mhm. No na pewno jak masz się mniejszy zespół, to jest łatwiej, nie? No, to na pewno. Trzymajcie się, hej, dzięki. Cześć. Cześć.